Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym projekcie do SQL-a. Dziś poruszę funkcję, a konkretnie zredefine function. W SQL-u mamy wiele wbudowanych funkcji, np. reserve, replace czy sum. Często potrzebujemy stworzyć nietypową i złożoną funkcję, która wykona algorytm i zwróci na pewną wartość. W odcinku przejdziemy przez teorię, następnie wykonamy kilka praktycznych ćwiczeń, na końcu będą zadania do samodzielnego wykonania wraz z rozwiązaniami na GitHubie. User defined function dzielimy na scalar function, zwracającą pojedynczą wartość np. 1, 2, 3 lub varchar alarm code. Niedozwolone natomiast są typy text, image, endtext, cursor i timestamp. Table value function zwraca tabelkę, czyli złożenie pojedynczych wartości w formie tabularyczną. Korzyści stworzenia user defined function, podobnie jak w przypadku innych języków, to wykorzystywanie tego samego kodu, czyli brak duplikacji, wydzielenie kodu do osobnego miejsca, czyli przejrzystość. User defined function stosujemy dla select oraz where. Nie możemy stosować update wewnątrz funkcji. Aby zbudować funkcję, rozpoczynamy od słów create function i podajemy nazwę naszej funkcji. Następnie dodajemy parametry wraz z ich typami. Możemy także nie przekazywać argumentów do funkcji. Po słowie returns podajemy typ, jaki ma nasza funkcja zwracać wartość. Kolejne wyrażenie to as oraz blok begin end. Wewnątrz definiujemy funkcji ciało, a ostatnią linią jest słówko return wraz z zwracaną wartością. Poza create mamy także alter, czyli edycja, oraz drop, czyli usuwanie funkcji. SQL Management Studio dostarcza fajny skrót do odświeżenia cache. Dzięki temu po stworzeniu funkcji nie będzie nam podświetlać na czerwono jako niezidentyfikowana wartość. W części praktycznej mamy trzy ćwiczenia. Pierwsze z nich przyjmuje trzy wartości, a konkretnie współczynniki A, B i C. W równaniu kwadratowym i oblicza z nich deltę, którą zwraca. Pobiera na wstępie imię i nazwisko i wypisuje powitanie dla tej postaci. Ostatnie zdanie będzie tworzyć zestawienie z tabelki o nazwie Champions. Uzyskam pewną statystykę pogrupowaną po klasach postaci bohaterów. Znajdujemy się w Microsoft SQL Server Management Studio. Mam tutaj tabelkę nauka SQL. Nazwijcie jak tam chcecie. I tak to nazwałem. I co tu mamy? Sobie tego świeże. Mamy tabelki. Tu będziemy właśnie na tym operować. W tej chwili mamy student oraz żyrafa. Pewnie tam z poprzednich odcinków częściowo. Też coś tam poczyściłem między innymi. I drugie miejsce, które będzie nas interesować, to będzie Programmability Functions, gdzie są właśnie te funkcje składowane, które będziemy tworzyć. I następnie mamy właśnie Table Function oraz Scalar Function, Value Function. I tu oczywiście stworzy się, no w tej chwili nic nie mamy, dlatego musimy stworzyć. Na potrzeby poradnika, żeby też nie pisać kodu od początku, żeby było szybciej, mamy już tu przygotowane trzy skrypciki. Trzy skrypciki, ponieważ mamy trzy ćwiczenia. Pierwsze to jest właśnie do tej delty. Drugie to jest właśnie do wypisywania powitania, a ostatnie to jest właśnie do tworzenia pewnej statystyki i też, żeby poszło Wam szybciej, tworzymy tabelkę i tak dalej, żeby było krok po kroku. Więc zaczynamy od pierwszego zdania. Pierwsze zadanko, czyli nasze ćwiczenie, czyli też praktyka, to jest właśnie stworzenie funkcji w celu właśnie wyliczenia naszej delty, czyli zwiększa, mniejsza, czy większa od 0, tak? Postać równania kwadratowego wygląda w ten sposób, że mamy x kwadrat plus 4x plus 2. Na przykład, to jest jakiś przykład, prawda? Może być tutaj 4, może być 0 i tak dalej. To cechuje się to na pewno, że mamy do kwadratu, prawda? To się cechuje tym, że to jest właśnie równanie kwadratowe. Jak to wygląda? Oczywiście tam w części teoretycznej było wspomniane, że mamy create function. Potem właśnie nazwaliśmy sobie tą metodę jak chcemy. Możemy dodać dbio, nie musimy. I tu oczywiście podajemy sobie to ABC, ABC, tak? I jeszcze dajemy na intach. Zwracamy inta, ponieważ właśnie, no tak, chcemy. Zazwyczaj się obliczało zawsze delta na wartościach całkowitych, bo jest int właśnie koło wartość całkowita, integer po angielsku. Mamy as, begin, mam blok i tutaj deklarujemy sobie właśnie zmienną. Tak się deklaruje właśnie nową zmienną. W Sharpie mam jakiś tam int delta bym dał, prawda, czy tam var delta, czy tam w Java jest podobnie. W JavaScriptie też jest var let albo const przykładowo. No tutaj w właśnie TSQL-u, właśnie w tym, na pewno w tym Microsoftowym, czy MS SQL, używamy się declare, żeby stworzyć nową zmienną. Tutaj oczywiście jak ktoś chce sobie przypomnieć, to zapraszam do pierwszego odcinka z serii TSQL. Deklarujemy sobie zmienną, podajemy jej typ, czyli właśnie int. I teraz mi obliczam, prawda? Czyli wzór na delta to jest b kwadrat minus 4ac. I tak właśnie wygląda. Można oczywiście było zastosować potęgowanie. Tam jest chyba power, prawda?
Natomiast tak, dałem taką prościejszą, że tak powiem, składnię. Następnie zwracamy return delta. Oczywiście to można byłoby wrzucić do... to można byłoby wrzucić w zasadzie tutaj. Tak myślę. Nie testowałem. No i byłoby na pewno krótsze. Ale to tak dałem, żeby było delta, żeby po prostu było czytelniejsze. I oczywiście zakończamy tym endem. I aby oczywiście wywołać sobie naszą funkcję, no to pierwsze musimy to skompilować. Skompilować czy tam utworzyć. Czyli zaznaczamy ten tekst, wciskamy Ctrl E. I to mamy, że command complete successfully, prawda? Tak. I ustawiam w dół. Następnie, żeby to odpalić, to zaznaczam sobie jakiś tam wiersz, czy nawet wszystkie możemy. I właśnie Ctrl E. I pojawia nam się właśnie wyniki tych zapytań, prawda? Czyli mamy 8, 0 i minus 12. I jakby tak liczyć szybko na piechotę, patrząc na tą ósemkę na przykład, to mamy tak, b raz b, czyli 4 razy 4 to jest 16, 16 minus 4 razy 2, 4 razy 2 to jest 8, czyli 16 minus 8 to jest właśnie 8, prawda? Dla 0 to jest 16, bo 4 razy 4 to jest 16, minus 4 razy 4, no i a jest 1, więc 16 minus 16 to jest 0. No i tak dalej dla minus 12 też wierzę, że to nam zadziała. I oczywiście te funkcje są składowane, tu musimy sobie odświeżyć. Refresh. I mamy właśnie te scalar function, ponieważ zaraz nam jakąś pojedynczą wartość. I tak no właśnie nam wygląda, możemy to modyfikować. Właśnie. I to właśnie też do modyfikacji mamy altera. Jak było tam wspomniane, możemy na przykład sobie dodać, że będzie nie 4, tylko będzie przykładowo 5, prawda? Oczywiście wtedy to nie ma sensu z punktu widzenia obliczenia delty. To tak tylko mówię. I tam jeszcze wspomniałem, że jest taki skrót fajny, Ctrl-Shift-R. Ctrl-Shift-R i teraz nam to podkreślenie czerwone znikło. To jest takie do cache clear. Czytałem właśnie jakiś czas temu, teraz przez długi czas nie widziałem. No tak, można to sobie stosować. Oczywiście nam podkreśla, ponieważ nawet tak szczerze mówiąc to podkreśla. Są syntaksy, no nie trzeba się tym razie na pewno przyjmować. To tak, to była pierwsza właśnie część, czyli właśnie stworzenie takiego czegoś. Drugie zdanko, to właśnie tu mamy na liczbach, to drugie zdanie to jest na właśnie na jakichś tekstach, że tak powiem, prawda? Praktyka numer dwa. I oczywiście wpisujemy jakieś imię, wpisujemy jakieś nazwisko, że tak powiem. Co mam tak? Zwracamy sobie varchara. Varchar, czy jakiś tekścik. No i tu mam właśnie ten blog begin, czyli mamy result, witaj. I to robimy konkatenację stringów, się nazywa, prawda? Czyli łączenie w ten sposób. Może są też inne jakieś tam metody, chyba, tak? Że tak powiem, do łączenia. Natomiast może też tak po bardzo łopatologicznemu, że tak powiem, z plusikami sobie łączymy właśnie te. I oczywiście to są zmienne, pamiętamy, natomiast w tych na czerwono, w tych właśnie na cudzysłowiach pojedynczych, że tak powiem, mamy właśnie jakieś tam nazwy już takie statyczne, że tak powiem. I wracamy się ten result. Jak to działa? Oczywiście musimy sobie zaznaczyć. Ctrl F, przypominam. Komenda nam się wykonała. I wybieramy sobie to i dajemy także Ctrl E. Witaj, Jan Kowalski. Więc to nam fajnie działa. I tu przypominam, że tu musimy dać prefiks dbo.sayhello. Jan Kowalski. Jeżeli byśmy sobie na przykład dali zamiast Jan, daliśmy sobie Paul. Paul Kowalski, trochę po angielsku. Dam sobie execute. To będzie witaj Paul Kowalski. Też dosyć ciekawe. To taki właśnie wygląda na drugiej stronie. To jeszcze mogę powiedzieć, właśnie tu mam altera, prawda? Ponieważ tam pokazywałem, że można to stosować. W teorii też było wspomniane, jak to wygląda w praktyce. Mam tylko altera. Function zamiast witaj damy sobie cześć. Cześć. I zamiast Paula dajemy sobie Jan jeszcze raz. To oczywiście musimy wykonać tego altera, czyli zaznaczamy, dajemy execute i wykonywujemy ten select dbio hello. I jest cześć, Jan Kowalski, zamiast witaj. Więc tak to wygląda. Ostatnim query, który mam tutaj, jest właśnie ta część tabularyczna, która była wspomniana w teorii. Mam właśnie dwie możliwości, czyli skalarne oraz właśnie tabularyczne. I tak to wygląda. Z uwagi na to, że jest to dłuższe, to mamy oczywiście tutaj tworzenie tabelki, bo no nie macie tego kodocja. Mamy wsadzenie do tej tabelki, żeby coś tam mieliśmy.
No i na końcu mamy tworzenie tej funkcji, ponieważ w tej chwili nie mam tutaj nic w tabelce. Znaczy, no, jakby w folderze tables nie mam nic, to musimy właśnie stworzyć sobie tą tabelkę. Tak, żebyśmy razem szli, ja i ty, drogi widzu, czy tam widzko. Tak. I więc na wstępie sobie tworzymy właśnie create table, Ctrl Edge, tam execute. I co tu mamy? Champions, tak nazywamy sobie tabelkę. Mamy name'a z tekstem, klasa postaci, to jest, prawda, czy jakiś tam typ, jak ktoś tam nie gra w gry. Czy jakaś tam specjalizacja, powiedzmy, może nie, kategoria jakby postaci, powiedzmy. No i też damage, czyli właśnie jakieś obrażenie, czy jakiś tam atak, powiedzmy, w int, tak damy, tak. Więc tak to wygląda. Następnie dajemy insert into champions values i tu mamy jakieś nazwy przypadkowe. Mam nadzieję, że tam nikogo nie obrażę, czy coś tam, że ma jakiś za mały atak, czy obrażenie, czy jest magicznym, czy nie magicznym. Tutaj Harego dałem mele, może powinien być magiczny. Tak ten. No i tam jest jakieś obrażenie. To wykonujemy na pewno. Czyli zaznaczamy to i dajemy Ctrl Edge, tam execute. I teraz ta tabelka jest uzupełniona. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda. Klikamy tutaj sobie na ten folder tabelek refresh. Pojawiło nam się Champions i mamy Select. I mamy oczywiście fajnie to zrobione. I teraz tak, no tak z logicznego jakiegoś punktu widzenia z użytkownika. Mamy taką tabelkę i prosimy naszego programistę, żeby nam stworzył jakieś takie zestawienie. No i interesuje nas, prawda, w danej klasie postaci, jakie są średnie obrażenia, jakie są największe, jakie są minimalne i suma, prawda, suma tych obrażeń. Ponieważ tutaj właśnie mam jakichś tych wojowników, nie wiem, kogo wystawić. Tak robimy po prostu badanie statystyczne, aby wiedzieć, jak dobrze są odpowiedni nasi range, czyli właśnie jacyś łucznicy przykładowego, magic, czy jacyś tam czarodzieje, oraz mele. Mele to jest właśnie wręcz, prawda? Czy jacyś rycerze na miecze, czy jacyś tam halabardnicy, że tak powiem. Więc chcemy zrobić takie statystyki. I klient nas właśnie prosi, jakiś tam król z zamku prosi nas, żeby zrobić takie statystyki. Ma jakąś tam bazę właśnie w SQL-u i prosi nam zrobić taką funkcję. Będzie to dynamiczne i po prostu będzie nam za każdym razem jakby odświeżać, prawda? Że tak powiem, bezstanowa będzie ta funkcja. Więc my chcemy taką funkcję wykonać i oczywiście mam ją przygotowaną. I wygląda funkcja właśnie w ten sposób. Czyli create function, top 10 customers, tak nazwałem. W sumie w tej chwili wieczał, chyba wcześniej jakaś inna idea. Można zmienić to po prostu. A po polsku zostawimy zestawienie champions, nazwa tabelki, przez klasę, że tak powiem, prawda? Przez zgrupowanie klasy. I też oczywiście, to też jakby inna rzecz, nazywajmy zawsze te metody sensownie. No to bym powiedział, że bardziej po angielsku, ale też tak dla poradnika nazwijmy to po polsku. Tak. Też często jak coś szukamy jakiegoś, żeby to nazwać jakoś fajnie, często też używam Google Translatora, wam się przyznam. Jak gdzieś tam w komercyjnej pracy się coś pisze, żeby to miało ręce i nogi. Bo też są czasem jakieś domeny biznesowe, ktoś tam pracuje w jakichś finansach, ktoś gdzieś pracuje w jakichś, tworzy jakieś aplikacje budowlane i też są takie nazwy różne dziwne, że często fajnie to jest nazwać odpowiednio. I też się trzymać jakichś tam właśnie schematów, żeby nie nazywać jakichś tam obrażeń, można nazwać dymer, a można nazwać jakieś tam inaczej, powiedzmy, prawda? Nie ważne. Mam to, że na pewno mamy to returns. Mam table, to jest charakterystyczne. Zwracamy tabelkę. Już nie int, nie varchar, tylko właśnie mamy tabelkę. Potem mamy właśnie as i mam to return. Return i tu nie mam begin end bloka, tylko mam jeden taki wielki nawias, prawda? Bo zwracamy właśnie tabelkę, tak to właśnie wygląda. I co to mamy? Mamy select, class, czy wybieram naszą klasę postaci, czy mam tylko magic, range, czy właśnie mele. Potem mamy się AVG, czyli average, z angielskiego właśnie średnio po polsku. Następnie mamy właśnie, tu oczywiście stosujemy alias, mamy tym as. Oczywiście to as jest dowolny, bo potem można stosować tego sama, czy tam maxa. I to, że on traktuje również jako alias, więc ten as jest po prostu taki bardziej czytelniejszy, jak chcecie. Sum, czyli właśnie suma tych obrażeń. Max, czyli największe obrażenie w danej właśnie grupie i minimalne obrażenie w grupie. I nazwijmy to właśnie min. To może się from champion i grupujemy po tej właśnie klasie, żeby to fajnie wyglądało. I oczywiście sobie stworzymy, czyli execute. I oczywiście tuż wtedy nie top 10,
nie to w ten, tylko taką nazwę, zaznaczamy i właśnie to sobie wykonywujemy. I w tym wypadku mamy właśnie class Magic, Melee Range, Average, czyli 6,27 i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie jest fajne, że mam takie zestawienie i z niego dużo się po prostu odczytać, czy po prostu jakoś tam szukać sobie na kartce. No to już taka po prostu statystyka, prawda? I to jest też fajne funkcja akurat, że jakby, no to mamy jakiś aktualny stan, prawda? Nie tworzymy jakiejś tabelki, która będzie zakeszowana, że tak powiem, tylko mam właśnie automatycznie za każdym razem możemy sobie coś z tym tworzyć. Jako zadanie domowe proponuję do samodzielnego przećwiczenia dwa przykłady. Pierwszy z nich będzie to funkcja pobierająca trzy argumenty. A, B jako liczby całkowite oraz operator w formie tekstu plus minus razy albo dzielimy. I jakby przykład, czyli podajemy 3 i 5 i dajemy znak mnożenia, czyli gwiazdeczkę. 3 razy 5 to jest oczywiście 15. Innym przykładem dla odejmowania będzie 30 minus 23 równa się 4. Drugim przykładem, który proponuję, będzie to funkcja wybierająca tylko jeden argument. Będzie to jakiś tekst i musimy go odwrócić i zduplikować. Czyli mamy ABC i duplikując i odwracając mamy CC, BB, AA. Albo inny ciekawy tutaj przykład dla tej jakby funkcji. Będzie to kajak. Kajak po odwróceniu jest dalej kajak. No oczywiście jak zdublujemy, to już będzie KK, AA, JD, AA, KK. Także powodzenia. Kody będą na GitHubie. Można sobie oczywiście pobrać za darmo. GitHub jest darmowy. Do tej właśnie lekcji. No i tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnej części poradnika.